paru dniach pobytu w szpitalu całkowicie straciłem władzę w nogach. Jeździłem na wózku inwalidzkim. Lekarze twierdzili, że groziła mi śmierć. Zajmuje się teraz obecnie badaniami wody. W 2012 roku spotkał się z Masaru Emoto i przyjechał, opowiedział mi trochę o tym, pokazał różne materiały. No i temat, nie ukrywam, bardzo mnie zaciekawił.